po prostu to moja choroba to jest, że pole widzenia zamykało się. To jest wyrodnienie barwnika dla oka. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Urodziłem się, grzeczne pannie, w 1945 roku. Znak zodiaku baran, w kwietniu. Jan Makowiecki jest postacią nietuzinkową, rzeźbi, śpiewa i pisze wiersze. Od najmłodszych lat drzemała w nim chęć do tworzenia w drewnie. Pasłem krowy, miałem scyzoryk, to sobie rzeźbiłem tam figurki i skory. Sosnowej kory, przeważnie tam łódkę tam, czy coś takiego, no i zacząłem tak, ciągło mnie do tej rzeźby, ciągło mnie. Czy poszedłem do kościoła, to tak obserwowałem te rzeźby w kościele piękne i to wszystko, ale nie myślałem w ogóle, że ja będę potrafił coś zrobić. Nie? No. Jego fenomen związany jest z talentem rzeźbiarskim. Tworzy mimo tego, że nie widzi. Po prostu chodziłem po ścianach. Nie widziałem. W korytarz weszłem, ciemniejszy korytarz, nie widziałem. Autokary jechały, jakieś transportowe wózki, nie widziałem, podchodziłem do nich. Z kumplami się witałem, jednym się witałem, drugim nie. Byłem okulisty dwa razy. Dawała mi czytać. Czytałem, bo punkcik widziałem. Mówi, przecież pan widzi, czyta pan. Ale mówię, pani, jak się szaro zrobi, ciemno nie widzi. Nie widzę. A ona mówi, proszę pana, jak jest ciemno, to nikt nie widzi. Teraz za swoją twórczość zbiera laury. Jednak życie pana Jana i jego żony dostarczyło im smutku i łez. Jan Makowiecki w kwiecie życia zaczął tracić wzrok. Później w wypadku kolejowym stracił syna. Syn w wieku 20 lat nam zginął. Jechał z wojska na przepustkę i nagle znaleźli go na torach. Nie wiadomo, co się stało. I od tego czasu poszedłem do lekarza i już do pracy nie poszedłem. Taki byłem załamany. Że syna nie dał rady obronić, nie? Ale mówię, muszę się im zająć. No i pracy dorobiłem sobie tokarnię do drzewa. Mówię, chociaż będę coś robił w domu, może coś. Jak ja mogę, będę bez pracy, jak będę siedział w domu na terencie, nie? A jeszcze dostanę te parę groszy, jak tu rodzinę utrzymać? Miałem jeszcze jednego syna i córkę. I... Mimo strat osobistych, pan Jan nie stracił pogody ducha. Odnalazł ją w rzeźbiarstwie. Sztuki tej uczył się sam, lata ćwiczeń i talent sprawiły, że dziś jest uznanym twórcą ludowym. Ciężko było, ale sam do wszystkiego dochodziłem. Jak idzie zwój w drewnie, jak co, jak się uczyć, jak pociągnąć ludkiem, jak na przykład rzeźbić. A teraz rzeźby to wszystko sam w wyobraźni sobie, wyobrażam sobie, na tym myślę. Wyobrażam sobie, coś zrobić nowego, takiego, żeby coś to zachwyciło. Nie? Ja będę wciąż, dużo aniołów ostatnio robię. I sakralne, i świeckie. I trochę na przekór wszystkiemu erotyki. No, żeby nie było widać, że taki święty jestem, nie? Najważniejszy jest temat. Bo jeśli temat dobry się złapie, to i rzeźba będzie piękna. No i nieraz się uda, że jest dobre, no nie zawsze się zrobi coś pięknego, nie zawsze wyjdzie, nie? Moja żona jest aniołem. Ten anioł to jest moimi oczami. On podpowiada mi, pomaga mi, pielęgnuje. I także mi pomaga ten anioł, nie? No nieraz się robi zablicą, ale to rzadko, nie?